Dzień dobry moi drodzy, gruby vlog z tej strony wasz, jak się domyślacie, ulubiony youtuber. Jej, to słowo youtuber od razu już telefon na onkologię. W każdym razie dzisiaj przychodzę do was z trzema kategoriami. Spokojnie, nie będzie lokowania żadnego produktu. Wiem, że ostatnimi czasy się troszeczkę zagalopowałem się z filmami, w których się pojawiały jakieś lokowania produktu, czy jakieś sponsorowane i tak dalej. Bierze się to głównie stąd, że po prostu ostatnimi czasy przeżyłem jakieś swoje 5 minut, pierwszy raz od nastu lat na YouTubie, więc po prostu doję temat, no bo jakby jeżeli ktoś... No nie będę się tłumaczył z tego, że się chce schylać po pieniądze. W każdym razie, dzisiaj do was przychodzę absolutnie z normalnym vlogaskiem. Aczkolwiek, jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to na przykład perfumy Calvina Kleina, czy choćby świeczka Yankee Candle, to są doskonały wybór. Oczywiście żart. Doskonały, jak zawsze. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy od kategorii film, która będzie jednocześnie kategorią myśl. Tak przewrotnie. Jest to... Nie będzie to recenzja, ale moja opinia. Dosyć długa, spokojna, więc jeżeli was to nudzi, to możecie przeskoczyć do kolejnej kategorii. Na temat filmu dokumentalnego Leaving Neverland, opuszczając Neverland, wyemitowanego i stworzonego przez stację HBO na temat domniemanych poczynań gwiazdy muzyki pop, jaką był, no i w sumie jest, Michael Jackson. No ja przez ten film, w sumie dwuczęściowy, czterogodzinny w całości, przebrnąłem. I powiem wam, że mam wobec niego mieszane uczucia. Po pierwsze, strasznie spolaryzował widownię, co z jednej strony jest... przyczynia się oczywiście na sukces tej produkcji, i z drugiej strony ja bardzo nie lubię, jak wszyscy stoją po jednej stronie barykady i rzucają gównem w tą drugą stronę barykady. Jedni są ślepo zapatrzeni w Michaela, że on nigdy nie mógłby skrzywdzić dziecka, inni od razu, że trzeba go wykopać z grobu i raz jeszcze, kurwa, postawić przed proces, spalić najlepiej i dopiero wtedy rozsypać prochy gdzieś w najczarniejszych mrokach, kurwa, jakiejś pustkowi na ziemi. A ja uważam, że nie tędy droga, bo sam dokument po pierwsze pomija parę ważnych kwestii dotyczących życiorysów bohaterów, którzy tam występują. W internecie możecie znaleźć artykuły, które serdecznie polecam. Jeżeli uda mi się je znaleźć, to dam w opisie link do nich, które rzucają światło na nieprzedstawione w dokumencie HBO fakty dotyczące procesów i tych elementów dosyć ważnych wspomnianego życiorysu bohaterów. Między innymi o tym, że jeden z bohaterów starał się o pracę przy dużym projekcie związanym z Michaelem Jacksonem, nie dostał tej pracy, co przypadkowo jakoś później zaowocowało pozwem i domniemanymi oskarżeniami o bycie wykorzystywanym i tak dalej. I ja nie mówię, że to jest następstwo tego i to wszystko jest wymyślone, co ci bohaterowie mówią, absolutnie nie. Tylko szkoda, że te informacje w tym dokumencie HBO się nie znalazły. Uważam, że byłoby to bardziej obiektywne, o ile w ogóle można mówić obiektywnie o nieżyjącym człowieku. No ale trudno. Wiele osób zarzuca, że film jest, że ci bohaterowie mówią w tym filmie bardzo bez emocji, opowiadają o tym dosyć sztucznie i tak dalej. Ja to kładę na kart tego, że Amerykanie mają dosyć taką manierę mówienia o takich rzeczy w taki bardzo telewizyjny sposób. Mi się wydaje, że to jest właśnie dlatego. Zresztą to jest przecież ponad 30 lat minęło od tamtych domniemanych oczywiście wydarzeń. Ale to, co z tego dokumentu wynika i najbardziej mnie irytuje, to ta ogromna fala nagłej refleksji i niechęci do artysty i do tego, co stworzył. I bardzo mnie to wkurwia, powiem wam szczerze. Bo to, że kanadyjskie rozgłośnie wycofują piosenki Michaela z radia, albo amfiteatr na Bemowie w Warszawie zastanawia się nad tym, czy nie zmienić nazwy, co już nadawanie kiedyś nazwy Michaela Jacksona było kretyńskim pomysłem, bo mamy innych utalentowanych muzyków naszych. Nie trzeba było dawać mu, a to, że miał koncert na Bemowie, no pierdolę, no ale nieistotne. To jest, uważam, straszny, straszny grzech, bo wiecie, zajrzyjmy do własnego ogródka. Ilu mamy na przykład wielkich pisarzy polskich, poetów,
których lektury czy poezji czytamy na przykład w okresie liceum, które są obowiązkowymi pozycjami, którzy w życiu prywatnym byli hedonistami, ćpunami, alkoholikami i Bóg jeden, którego oczywiście nie wyznaje, wiadomo jeszcze kim byli i co robili za zamkniętymi drzwiami. Tylko, że nie żyli w czasach popkultury, mediów, nikt nie mógł paść telefonem, zrobić im fotkę, czy chociażby na kliszy, bo tego nie było. A może byli takimi samymi domniemanymi potworami jak Michael. Tego oczywiście nie wiemy, ale mimo wszystko, mimo tych ich przywar i wad, o których już wiemy, nikt nie mówi, nie, słuchajcie, nie czytajcie jego książek, bo to był potwór generalnie i co? No i właśnie, i nawet jeżeli przedstawione relacje świadków w dokumencie Michaela miałyby znaleźć jakieś potwierdzenie, miałby wypłynąć dowód, bo przypominam, że Michael po pierwsze został uniewinniony, pewnie zapłacił, tak przypuszczam, ale na to też przecież dowodu nie ma. Może wypłynie jakiś film, jakieś zdjęcie, które jednoznacznie pokaże nam, tak, Michael lubił małych chłopców i walił ich w dupę. A przynajmniej próbował. To wtedy okej, jakby, ale póki co to jest cały czas, no może tak, no może nie. A póki nie ma jakby rozstrzygającego jednego dowodu, to ja się pytam, na chuj jest karać młode i jeszcze dalsze, starsze pokolenia banicją twórczości danego artysty? Zupełnie to do mnie, powiem szczerze, nie dociera. Czy jeżeli wy weźmiecie teraz i uwierzycie całkowicie w ten dokument HBO, weźmiecie płytę Michaela i wypierdolicie ją do kosza, mówiąc, nigdy więcej, pedofilu, nie będę cię słuchał, to w jakiś sposób myślicie, że walczycie jeszcze, o Jezu, wygrywacie z pedofilią, z tym zjawiskiem, że obrażając tego teraz artystę, człowieka, czy to zrobił, czy nie, to coś na tym można ugrać, nie wiem, moralnie się ludzie czują lepiej, że nie słuchają teraz muzyki Michaela. No, nie ogarniam tego po prostu, nie ogarniam. Jakby ja nie chcę, żeby sytuacja na świecie i w ogóle w kulturze wyglądała nagle tak, że ja teraz jak będę chciał swojemu synowi pokazać na przykład, nie wiem, no, najlepsze kawałki muzyczne dawnych lat, to będę musiał robić to, kurwa, o drugiej w nocy, zakładać mu słuchawki, podpinać to do wzmacniacza, puścić tego winyla, którego oczywiście ukrywam pod łóżku i teraz, słuchaj, synku, teraz puszczę ci płytę Michaela, ale cichutko, nikomu nie mów, bo to był pedofil i nie możemy generalnie teraz słuchać jego muzyki, ale ja ci puszczę. No, kurwa, no to jest chora sytuacja, to jest jakaś paranoja po prostu i ja tego zupełnie, kurwa, nie rozumiem. Dlaczego dane dzieła mają być teraz banowane, zakazane, albo, nie wiem, bezczeszczone i tak dalej, i tak dalej. Michael, nawet jeżeli walił tych chłopców, albo próbował ich walić w dupę, i tak był geniuszem muzycznym i tego mu nikt nie odmówi. I po prostu, no, nie ogarniam tego. Słuchajcie, jak Michał Anioł się okaże, nie wiem, wypłynie nagle pergamin, kurwa, no elo, Michał Anioł mnie ruchał, jak byłem małym chłopcem, to co, teraz mamy całą bazylikę, cały strop rozpierdalać, bo nie możemy już na niego patrzeć tak, o, to narysował ten zboczeniec, narysował, kurwa, namalował, zaprojektował to ten zboczuch, nie będę na to patrzył, proszę to zakryć. I taką płachtę, kurwa, przykryją całą... cały strop i cały sufit, no jakby, no nie tędy droga, no. Wiecie, o co mi chodzi generalnie, mam nadzieję, że w miarę jasno przekazałem sens tej wypowiedzi. Ten dokument to nie jest żaden dowód na nic. To jest pokazanie jednej ze stron jakichś tam relacji dawnych. Drugiej, tylko że z drugiej strony nie dostaniemy odpowiedzi od drugiej strony, bo Michael dednął i nawet jeśli to wszystko zrobił, to i tak już nie poniesie za to konsekwencji. I mówienie takie, wiecie, bawienie się w psychologów i psychoanalizę, że on to na pewno robił dlatego, bo ojciec go bił w dzieciństwie, miał takie, a nie inne dzieciństwo i to na pewno wpłynęło na to, że on się tak zachowywał. Z całym szacunkiem do wszystkich moich widzów, wątpię, żebyście pokończyli, kurwa, kierunki, które pozwalają wam na tak wnikliwą analizę, nawet nie znając tego człowieka. A może i z dobrym, szczęśliwym dzieciństwem Michael lubiłby pchać małych chłopców. Kto wie, nie wiemy tego, hello. Jakby... wstrzymajmy się od wetowania wyroków i już rzucania wszystko na jedną szalę, że on na pewno ich gwałcił, albo na pewno ten dokument to jest ściema. Szczerze, moje zdanie, jeżeli ktokolwiek chce je usłyszeć, ale skoro to oglądacie, to być może chcecie. Ja myślę, że na 80%
molestował tych chłopców. Na 80% stawiam, że był potworem. Chociażby na bazie tych niewielu dowodów, ale tych praktycznych dowodów, pokazujących wnętrza jego rancha w postaci zdjęć z pornografią dziecięcą, które były znalezione w sejfie, w postaci prawdziwych rozmiarów dziecięcych lalek, które leżały w sypialni. No to jest creepy w chuj. I nawet jeżeli tych chłopców nie molestował, to już samo to jest creepy. Ale każdy ma być prawo kurwa creepem. No, wiecie, ja też jako twórca, nie porównując się oczywiście do Michaela w żadnym stopniu, nie chciałbym, że na przykład 10 lat po mojej śmierci, moje ex, chociaż za wiele ich nie było, wiecie, zbiorą się przed kamerą i powiedzą: słuchajcie, ten Barański to był kurwa potwór. On na mnie pluł, rzucał we mnie garnkami, nie wiem, bił mnie, kurwa zrobił mi dziecko i kazał, nie wiem, usunąć i zrobił mi aborcję kurwa wieszakiem. Więc przestańcie oglądać wszystkie jego dawne piątki, wszystkie jego produkcje i wszystkie jego filmy i najlepiej napiszmy do YouTube'a, zróbmy petycję, żeby wyjebać mu kanał pośmiertnie. No nie wiem, no nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji. Być może ten dokument oczywiście był potrzebny, jest ważny i tak dalej, ale to, jakie opinie ludzie mają po nim, po obejrzeniu, jak rozmawiam i czytam i oglądam recenzje, są po prostu bardzo jednostronne. Jakby, jeszcze raz mówię, ten dokument nie jest żadnym dowodem w niczym, bo nie toczy się żaden proces i tak dalej. Znaczy, oczywiście twórcy będą się teraz procesować z rodziną Jacksonów, ale to jest wszystko już po fakcie, już jakby... zajmijmy się pedofilami, którzy teraz i tutaj, dzisiaj działają i zamiast siedzieć w pierdlu za kratami, to są przenoszeni do innej parafii, kurwa, a nie Michaelem Jacksonem, no. No ale okej. To tyle w tym temacie. Wiem, że oczywiście, że macie bardzo różne zdania. Wszystkie zdania szanuję, ale nie będziemy już teraz o tym wracać, po prostu chciałem przedstawić swoje stanowisko, bo pytaliście o to też w komentarzach i stwierdziłem, że to jest na tyle ciekawy i w miarę poważny temat, że warto się wypowiedzieć. Ale być może popełniłem błąd, bo zaraz będzie hejt i łapki w dół, Dakan wspiera pedofilię, nie wierzy, nie wierzy, HBO! Dobra, nieważne. Kategoria komiks, a dzisiaj nowość, i od razu mówię, bardzo udana nowość od Egmont. Tu? To Egmont wydaje, już zapomniałem. Tom pierwszy, oczywiście w tym roku, Star Wars Comics, Darth Vader, walka do końca. W skład komiksu wchodzą dwa komiksy pod tytułem Gasnący Blask oraz Zasada Pięciu, z czego Gasnący Blask jest zdecydowanie większym komiksem, a mniej więcej 1/4, 1/5 zajmuje Zasada Pięciu, która jest generalnie o wiele słabsza. Tak? Czy się nie pomyliłem? Tak. Tak, no jest trochę mniejsza. Pierwszy komiks jest bardzo, bardzo dobry, choć przebiega bardzo podobnym schematem do komiksu poprzedniego podczas walki z mistrzem Jedi, którego oczywiście imienia sobie teraz nie przypomnę, ale macie jego obrazek. Też fantastyczna historia, wspominałem o niej. Warto się z nią zaznajomić. I tutaj schemat jest podobny, ponieważ Vader, delikatny spoiler, będzie polował na Jocaste Nu, czyli kobietę, mistrzynię Jedi, która sprawowała pieczę nad całą biblioteką i archiwami Jedi w świątyni na Coruscant. Co się z nią stało dalej, jaka była jej dalej misja i jak się to wszystko skończyło, dowiecie się z tego komiksu. I mimo, że schemat tego komiksu, jak mówię, jest bardzo podobny i dosyć prosty, jest, odbijam się jak żulowy, naprawdę. No ale nieistotne. Jest prosty, to bardzo dobrze się to czyta. To jest kolejny komiks, który tam smaczki wprowadza do tego nowego kanonu. Dobrze się to po prostu fajnie czyta. To jest dobrze napisane, krótko, zwięźle. Jedyny mankament, jaki mam wobec tego komiksu, jedyny, to w relacji między Darth Vaderem a Imperatorem, tutaj postaram się powiedzieć o tym bez spoilerów, pada takie zdanie, że Vader pyta się, czy to, czy inne wydarzenie, czy to była próba. Na co Vader odpowiada, Imperator odpowiada, że nie, bo on nie daje prób, tylko on uczy i trenuje. I to przekreśla bardzo mocno to wszystko, co pokazuje się w wielu innych komiksach, też nowokanonicznych, że mimo wszystko Imperator często tam wysyłając jakichś zabójców, czy robiąc pułapki na Vadera, mimo wszystko często mówił, że to była próba, Lord Vader, to była próba. A tu nagle on mówi, ja nie robię kurwa prób, wiesz, bo ja cię uczę. To jest takie trochę taki zgrzyt mi tutaj wystąpił w tej relacji.
Ja wiem, że to są komiksy i to są wymyślone postacie, ale rozumiecie. Ale mimo wszystko bardzo polecam. Także do kiosku kupować, bardzo dobry komiks o Darth Vaderze, kolejny zresztą. Także serdecznie polecam. Kategoria winyl. A tutaj, uwaga, wybór nie mój, ale mojej małżonki, ponieważ zaciągnąłem moją małżonkę do antykwariatu na Ordynackiej, nie pamiętam jak się nazywa konkretnie, ale fantastyczne miejsce i fantastyczny sklep. I moja małżonka, ja też sobie kupiłem płytę, ale omówię ją w innym odcinku, ale omówię dzisiaj płytę, którą wybrała moja małżonka. Jest to Pożegnanie z Afryką soundtrack, oczywiście. O, tak wygląda. Cały się lśni. Film, jeżeli kojarzycie lub nie, to oczywiście no, melodramat, historia miłosna, nieco tragiczna, może nie tragiczna, ale po prostu smutna. I taka też jest ścieżka dźwiękowa, ale jest ścieżką dźwiękową doskonałą. Ja jej wcześniej nie znałem, moja małżonka jak zobaczyła płytę, to powiedziała: o, musisz tego posłuchać, to jest absolutnie fantastyczne. No i puściliśmy faktycznie i bardzo, bardzo polecam tą ścieżkę dźwiękową z filmu, jak i sam film zresztą, bo muzyka mi się bardzo podobała. Ona jest skomponowana przez Johna Barrego. Nic mi niestety o tym człowieku nie wiadomo, bo jeszcze moja ignorancja nie została zmazana z tego pola twórczości tej osoby, ale dotrę tam. No i po prostu polecam na YouTubie, no przecież nie mówię, że macie dymać po winyla, bo ja bym sam pewnie go też nie kupił, chociaż nie żałuję teraz, bo ja kupiłem, ja płaciłem. Ucięło mi nagrywanie, więc nie wiem kiedy się skończyło, że nie chce mi się sprawdzać, to nieważne. W każdym razie polecam tą płytę, polecam tego wykonawcy. To wszystko w dzisiejszym grubym vlogu. I tak, zachęcam do oglądania piątków. Ostatnio Holokron wrzuciłem, ale to nie wiem, czy do tego czasu pojawi się jakiś nowy. No i to chyba na razie wszystko, moi drodzy. W tym roku zapowiada się dużo, dużo projektów, ale o tym też mówiłem. Dobra, nie będziemy już teraz pierdolić o tym, ile ja mam pracy, bo ostatnio tylko o tym mówię. Ale miło było nagrać w końcu coś takiego normalnego dla was od serca. Chociaż go nie posiadam, podobno. Dobrze, dziękuję. Do zobaczenia i widzimy się już niebawem. Kłaniam się nisko. Tyle wystarczy, bo boli mi kręgosłup. Dziękuję.